To nie był normalny rok i święta w tym roku także dalekie będą od normalności. Prawdopodobnie ze względów rygoru pandemicznego spotkamy się z bliskimi raczej wirtualnie. W domu już nie tylko korzystamy z niego dla rozrywki, ale też zarówno do pracy, jak i nauki. Żyjemy już niemal całkiem online. Dlatego warto pomyśleć o tym, aby w święta od internetu odpocząć. Tak jak wcześniej można było rozdzielić ten czas na czas szkoły, czas zajęć pozaszkolnych, czas ten rodzinny w domu, tak dzisiaj troszeczkę wszyscy jesteśmy skazani na wiele godzin w sieci. W związku z pandemią nasza aktywność w sieci się zwiększyła. Tym bardziej jesteśmy coraz bardziej podatni na ewentualne ryzyka, które aktywność w sieci ze sobą niesie. Te godziny przed internetem rosną drastycznie. Z też najnowszych badań Centrum Cyfrowego Zdalna Edukacja wynika, że prawie 50% młodych ludzi mówi, że znacząco zwiększyli czas przed internetem, również w czasie wolnym. Myślę, że ogólnie, wspólnie, rodzinnie, zwłaszcza teraz, kiedy zbliża się ten okres świąt, powinniśmy pomyśleć, w jaki sposób możemy tym naszym życiem tak zarządzić, żeby znaleźć ten czas poza siecią. Zmęczenie, stres, rozdrażnienie, a nawet bezsenność. Zbyt długie obcowanie z ekranami męczy nie tylko oczy, ale ma duży wpływ na funkcjonowanie naszych organizmów. Tym większy, im są one mniejsze i słabiej wykształcone. Nie tylko dla dzieci ciągłe przebywanie online jest niewskazane, ale zwłaszcza dla nich ma znacznie gorsze konsekwencje niż dla dorosłych. Zbyt duże wystawienie dziecka na działanie promieni, też na działanie w ogóle ekranu sprawi, że może się po prostu gorzej rozwijać. Jeśli chodzi o postawę, o kręgosłup, to mamy wszyscy problemy, już my też dorośli z karkiem, ze wzrokiem, więc mamy tą część taką bardzo fizyczną, jeśli chodzi o te efekty, ale też jest duża część psychiczna i emocjonalna. Jeżeli jedyna nagroda pojawia się w postaci lajków, to sprawia ogromną presję na dzieciach, że one muszą ciągle publikować coś jeszcze fajniejszego, jeszcze ciekawszego. Podstawową sprawą jest budowanie relacji ze dorosłymi. To jest wielkie zadanie dla rodziców i dla nauczycieli. Aby w te święta odpocząć, warto połączyć się online z bliskimi, aby zaraz potem wylogować się i powrócić do analogowego życia. Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki, zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem w studiu jest pani Anna Borkowska, ekspertka działu edukacji cyfrowej w NASK, Polski Instytut, Państwowy Instytut Badawczy. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana. Bardzo ciekawy temat i problem, jak zachować ten balans między życiem online i życiem offline. No to są te skutki pandemii. Cyfryzacja, która ratuje tak naprawdę nasze funkcjonowanie i ten świat analogowy, niesie za sobą też wiele zagrożeń, nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci. No praktycznie całe życie już przenieśliśmy, a przynajmniej jego znaczną większość, do świata cyfrowego. Stąd może zacznijmy od tego, czy pani osobiście planuje w tym roku święta Bożego Narodzenia spędzić bardziej online czy offline? Zdecydowanie mamy taki zamiar, żeby w święta sporą część czasu jednak spędzić offline. Nie ukrywam, że czekamy z niecierpliwością, kiedy ten czas nastąpi. Będziemy mogli odłożyć komputery, zamknąć laptopy i odciąć się od sieci przynajmniej na trochę po tych wielu miesiącach pracy zdalnej. To nasze dzieci, jak dobitnie w tym materiale filmowym wskazano, coraz więcej czasu spędzają online, przynajmniej 50% zaznacza, że znacznie tego czasu więcej, plus jeszcze te kolejne pułapki, żeby spędzać ten czas nawet wolny w jeszcze większej ilości w świecie cyfrowym. I o tym, jak działają media społecznościowe, jeżeli mamy starsze dzieci, one mają profile na kontach społecznościowych, serwisów, jak to je uzależnia, to już prace doktorskie nawet napisano, jak zwykły like czy komentarz od znajomych online w jakiejś grupie wpływa na tak naprawdę chemię naszego organizmu. Jakie poza tym zagrożenia czekają na nasze dzieci, zwłaszcza, bo o naszych dzieciach, ich bezpieczeństwie oraz o wskazówkach do tego, jak znaleźć tą równowagę między funkcjonowaniem offline i online, jak to znaleźć. Czyli może zacznijmy od tego właśnie, jakbyśmy wylistowali te zagrożenia ze zbytniego przebywania w świecie cyfrowym.
Te zagrożenia to nie są jakieś zagrożenia nowe, o których my byśmy się dopiero w pandemii dowiedzieli. One w zasadzie towarzyszą nam i naszym dzieciom już od jakiegoś czasu, od kiedy zaczęły one korzystać z komputera, ale musimy pamiętać, że tak jak usłyszeliśmy w felietonie, dzieci spędzają teraz więcej czasu online, a więc też narażenie na te zagrożenia jest dużo większe i dużo częściej mogą się na nie natknąć. O czym mówimy, jeśli chodzi o zagrożenia takie, z którymi nasze dzieci mogą się zetknąć? To przede wszystkim nadużywanie mediów cyfrowych, trudna rzecz do ograniczenia w dzisiejszym czasie. Dużo większy dostęp do szkodliwych treści. Wiemy, że dzieci częściej spotykają się teraz, ponieważ częściej są w sieci z takimi treściami, które pokazują przemoc, czy z treściami pornograficznymi. Przy braku kontroli ze strony dorosłych, bo nie ukrywajmy, ale nie jesteśmy w stanie monitorować tak zachowania dziecka przy komputerze, jak kiedyś, gdy spędza ono tam całe godziny. No, musimy też zwrócić jeszcze uwagę na takie zagrożenia, o których wiemy, że pojawiło się w sieci częściej teraz, a więc kontakty z nieznajomymi osobami, z takim zagrożeniem uwodzenia przez internet w przypadku dzieci. Innym zagrożeniem może być to, że dzieci też mają więcej okazji do udostępniania informacji o sobie i to takich wrażliwych informacji. Zamieszczają więcej zdjęć, więcej filmów, a co wiąże się z takim ryzykiem upowszechnienia, no i może nie tych materiałów, które warto byłoby w sieci upowszechniać. No i zdecydowanie częściej dzieci teraz spotykają się z takimi zjawiskami, o których już mówiliśmy wcześniej, a one były w sieci, ale teraz częściej dzieci dotykają agresja i przemoc, hejt w internecie, narażenie na zostanie ofiarą takich cyberprzestępców, których aktywność, jak wiemy, w internecie w czasie pandemii znacząco wzrosła. Może nawet od tego byśmy zaczęli tą naszą bardziej szczegółową już część rozmowy. W zeszłym roku opublikowali państwo, czy raczej pod państwa patronatem opublikowano badanie o dzieciach w sieci, gdzie znaczna większość, blisko 80% rodziców przyznało, że kompletnie nie kontroluje tego, co ich dzieci robią w internecie, a jednocześnie zdecydowana większość dzieci stwierdziła, że doświadczyła w internecie hejtu, kontaktu z treściami nieodpowiednimi, a nawet właśnie tej różnych innych form cyberprzemocy. To gdybyśmy mogli ten temat naświetlić, żeby uzmysłowić po prostu też rodzicom, jak ważne jest to, co ich dzieci robią i co, z czym tak naprawdę się spotykają w internecie, o czym niekoniecznie potem rodzicom mówią. Rzeczywiście tak, nasze badania to pokazały bardzo jasno, że ta wiedza rodziców na temat tego, co dzieci robią w sieci, jest daleko niewystarczająca i zdecydowanie wymaga uzupełnienia. Rodzice nie doszacowują czasu, który dzieci spędzają w sieci, nie mają takiej wiedzy, co w internecie dzieci spotyka, jak często spotyka je cyberprzemoc, o której Pan wspominał. Też wynika to pewnie z tego, że rodzice nie towarzyszą może dzieciom tak w internecie, jak my byśmy widzieli, że byłoby warto, a też nie rozmawiają z dziećmi o tym, co je w sieci spotyka. Dzieci z kolei nie zgłaszają wielu przypadków związanych chociażby właśnie z hejtem, z cyberprzemocą, jeśli ich doświadczają. My wiemy, że tylko 30% dzieci zgłasza takie trudne sytuacje w sieci rodzicom, a wychowawcom i nauczycielom jeszcze mniejszy procent. Więc mamy tutaj taką dużą rozbieżność pomiędzy tą wiedzą na temat tego, jakie zagrożenia realnie dzieci dotykają w internecie, a tym, co o tych zagrożeniach wiedzą rodzice. No, brak wiedzy trochę utrudnia pomoc dzieciom i utrudnia interwencję w sprawach, więc warto, żeby rodzice jakoś mocniej włączyli się w to internetowe życie dzieci i byli bardziej czujni, bo w czasie pandemii to bezpieczeństwo dzieci i zadbanie o nie przez rodziców jest szczególnie ważne.
Dokładnie. Dzisiaj się skupiamy właśnie na tym, jak zorganizować, jak wyłapywać te niepokojące sygnały i jak zorganizować dziecku też czas, żeby ten świat offline stawał się ciekawszy, bo mogą sobie rodzice z tego nie zdawać sprawy, jak bardzo nawet obcowanie, nawet uwzględniając to ryzyko styczności z hejtem, z niepożądanymi treściami, mimo to obcowanie z internetem dzieci uzależnia. Lajki, to też było na to, były na to specjalne badania, wpływają uzależniająco. To, że dostanie dziecko nasze, czy to 10, 12, czy 16-letnie, czy 18-letnie, w ogóle, jeżeli dostajemy jakieś lajki, czyli sygnały aprobaty od naszych znajomych, zwłaszcza od tych, którym nam na nich zależy, to wpływa uzależniająco. Od razu endorfiny są produkowane przez mózg, od razu działa nam chemia. To jest trochę jak kontakt tak naprawdę z narkotykiem. Komentarz działa o wiele bardziej stymulująco na chemię naszego mózgu. Także ten tak zwany feedback, to ta informacja zwrotna, zwłaszcza pozytywna z tego świata cyfrowego, od znajomych, a zwłaszcza od kolegów z klasy, że coś jest fajnego, prowadzi do tego, że tylko chcemy tego robić więcej, czyli tak naprawdę dzieci chcą tylko więcej czasu spędzać i tak naprawdę zyskać aprobatę swoich rówieśników przez internet. Czy ten problem jest w ogóle dostrzegany? Tak, coraz więcej mamy doniesień na ten temat i coraz więcej takich badań, które w sposób naukowy potwierdzają to, co my intuicyjnie gdzieś patrząc na funkcjonowanie naszych dzieci widzimy. I rzeczywiście jest to prawda, że to młode pokolenie uzależnia wiele rzeczy od lajków. Na bazie takiej aprobaty od internetowych znajomych i na bazie liczby polubień, tego, co w internecie o sobie publikują, no młodzi ludzie bardzo często budują taką swoją tożsamość, osadzają na tym swoją samoocenę, swoje samopoczucie, co jest bardzo niebezpieczne, bo zależy... Nasza samoocena w ten sposób zbudowana zależy od tego, od innych tak naprawdę, a nie od tego, jacy my jesteśmy, co robimy, jakie mamy zasoby, jaki mamy potencjał. Lajki działają w dwie strony, napędzają nas, jeżeli są to pozytywne komentarze, jeżeli tych lajków jest dużo, ale wiemy też, jak bardzo spada samopoczucie i jak bardzo zaczynamy źle o sobie myśleć, jeżeli tych lajków nie dostajemy. I też są badania w tym kierunku, że to może prowadzić do także do dziecięcej depresji, nie tylko dziecięcej, także wśród dorosłych. To jest niesamowite. Dokładnie, ma to duży wpływ na nasze zdrowie psychiczne, niestety. Tym bardziej trzeba zadać sobie pytanie, jak wyłapywać te sygnały, że coś jest z dzieckiem nie tak, oraz jak, zwłaszcza w te święta, a także po nich, znaleźć atrakcyjne formy przenoszenia jednak uwagi naszego dziecka do świata offline'owego. No właśnie, święta to jest bardzo dobry okres, który rodzice mogą z dużymi możliwościami wykorzystać, żeby pokazać dziecku, że nie całe życie dzieje się w sieci, prawda? I że nie wszystko to, co my robimy, zależy od tego, jak znajomi internetowi nas przyjmują, co o nas myślą, że nie zawsze musimy być w tej sieci obecni, że nic się nie stanie, jeżeli nie zamieścimy jednego lub dwóch postów w ciągu dnia i nie zawsze odpowiemy na wiadomość na komunikatorze. Zaczynamy mówić tu o takim balansie offline, online, czyli byciu trochę poza światem internetu, poza siecią. I mamy lekarze, eksperci, psycholodzy rozwojowi wręcz alarmują, że warto zadbać o to, żeby na jakiś czas sieci się wyłączyć i postawić na bezpośrednie relacje, bezpośredni kontakt z drugą osobą, na aktywności takie zupełnie analogowe, do których komputer, internet nie jest potrzebny, bo jest to kluczowe dla zachowania takiej naszej równowagi psychicznej. No i tu musimy niestety, przepraszam bardzo, już postawić kropkę. To drobna może rada taka podstawowa dla rodziców, najłatwiejsza. Zainwestujcie, drodzy państwo, w gry planszowe. To jest świetna forma spędzenia czasu razem i zainwestujcie jednak ten swój czas w uwagę dla swojego dziecka, bo bez was po prostu
to się nie uda. Bardzo dziękuję. I budowanie relacji. Dokładnie. Bardzo dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Naszym gościem była pani Anna Borkowska, Dział Edukacji Cyfrowej NASK. I dziękuję państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.